7 tygodni minęło bardzo szybko, można powiedzieć, natomiast no jeszcze gdzieś tej energii brakuje, może troszeczkę jeszcze motywacji, ale no bo wszystko jest związane z tym, że jest jeszcze dosyć ciężko, nasze ciała są troszeczkę zmęczone, no ale już powoli gdzieś tam myślimy o tym, co będzie się działo w najbliższej przyszłości i będziemy chcieli się pokazywać jak najlepiej z każdej strony. Teraz przed nami i turniej i Memoriał Gołasia, także tam na pewno też będziemy chcieli fajnie sobie pograć. No a tutaj resztę pracy zostawiamy na całego sztabu, żeby nas poprowadzili tak, jak oni uważają i tak, jak my będziemy mogli i chcieli. Dla mnie pierwszy raz taka sytuacja, gdzie wracam praktycznie na ligę, gdzie nie ma tego dłuższego okresu przygotowawczego i trzeba będzie tak naprawdę z marszu wejść w ligę, która będzie bardzo ciężka, więc teraz każdy dzień treningu będzie ważny, ten jeden turniej, który mamy oby w pełnym składzie, czyli Memoriał Arka Gołasia, również trzeba będzie potraktować bardzo poważnie, więc nic, tylko się skupić na tych kilku treningach, które mamy. Teraz te 8 tygodni było takie, że trenowaliśmy w 7, w 8, gdzieś tam czasami ktoś przyszedł, pomógł na treningu, z czego bardzo się cieszymy, bo strzelce polskie pomagały. No natomiast nie da się ukryć, że jeżeli chce się trenować siatkówkę, no to jest potrzeba jak najwięcej zawodników, najlepiej 6 i 6, 14, także no jest to jakoś utrudnione, natomiast każdy miał swoje zajęcia, kadrowicze mieli swoje zajęcia, zdobywali medale, my ciężko pracowaliśmy, się przygotowaliśmy do sezonu w klubie. Jesteśmy, myślę, drużyną złożoną z tylu doświadczonych zawodników, że mimo tego, że tego czasu będzie naprawdę mało i to wszystko będzie, myślę, budowane już w trakcie sezonu w meczach, gdzie może nie będzie to najłatwiejszy sposób na budowanie zespołu, ale na tyle jesteśmy, myślę, doświadczeni, że z tą sytuacją sobie poradzimy i będzie to wyglądało dobrze od początku sezonu.